22 miliony ludzi to jest średnio, biorąc 5 razy w ciągu roku, każdy żyjący mieszkaniec naszego regionu przejechał kolejami śląskimi. To się wydaje mało, ale tak naprawdę to jest całkiem sporo, bo tak, nie każdy chodzi do opery, stąd się biorą te średnie, tak? Więc 5 razy rocznie pojechać kolejami to jest całkiem dobry wynik, tym bardziej, że jak był COVID, to mówiłem wcześniej, 12 milionów ludzi przejechało w ciągu roku kolejami. Najpopularniejsza jak zawsze to jest S1, czyli z Częstochowy przez Katowice do Gliwic. To jest nasza pierwsza linia, to była pierwsza linia, z której powstały Koleje Śląskie. To jest nasza życiodajna linia, to trzeba powiedzieć, bo przez historycznie analizując przychody spółki i obciążenia na tej linii, to faktycznie tam zawsze jest najwięcej. To jest taka linia, która dowozi po prostu ludzi do pracy. To jest ta linia wymagana do tego, żeby żyła aglomeracja. Bo jednak 22 miliony przewiezionych osób to jest już poważna liczba. Przede wszystkim bezpiecznie, co cieszy nas jako Urząd Marszałkowski, który finansuje lwią część tych połączeń. Z drugiej strony to też pokazuje, że przyjęta polityka, kierunki są dobrze przyjmowane. Myśmy też, udało nam się przekonać Komisję Europejską do tego, żeby jak najwięcej środków właśnie przekazać na rzecz przewoźników regionalnych, w tym przypadku Kolei Śląskich. Oczywiście nie wszyscy byli z tego tytułu zadowoleni, bo wszyscy chcieli dawać pieniądze na drogi, ale jak dobrze wiemy, drogi przejedzą każde pieniądze, a mamy nadzieję, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć w terminie. Jest on teraz w kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Jak tylko będzie ta decyzja, będzie podpisanie umowy 22 plus 8 i na utrzymanie, bo to są bardzo duże koszty, szanowni państwo. Przeglądy P4, P5 naprawdę szarpały po kieszeni budżet województwa. Tego nie widać, mówiąc wprost, dla pasażera, ale koszty wymiany, koszty modernizacji, remontów to jest od 5 do 7 milionów złotych za jeden pociąg. Oczywiście pasażer tego nie widzi, ale chodzi o bezpieczeństwo i ono jest kluczowe i tam naprawdę nie ma mowy o żadnych oszczędnościach, a z drugiej strony przepisy, które są takie czy i regulacje, na których my nie mamy wpływu, a z drugiej strony no, chcemy wozić jak najwięcej osób i to mnie osobiście cieszy, no bo efektywność po stronie pasażerów jest bardzo wysoka.